miejscowość Czaplinek, kontrola prędkości na odcinku 400 metrów. Teren zabudowany, więc 50. No i sobie jedziemy spokojnie, a po lewej stronie, za latarnią, proszę bardzo, skręca samochód jakiś sobie, stoi śmietnik przy działkach jakiś. Fotoradar na odcinku 400 metrów. Stoi samochód. Fotoradar z lampą. Zatrzymamy się. Zapytamy, cóż to za pomysł, żeby wstawiać na wylocie z miasta Czaplinek fotoradar w postaci śmietnika. A zaraz. A gdzie jest obsługa do tego fotoradaru z tyłu? A, wyszedł pan. Dzień dobry. Słucham? A czego zdjęcia nie robić? Ekranu proszę nie fotografować. A dlaczego? Bo to są akurat dane, które dotyczą tylko nas, tak powiedział pan strażnik. Kąt. O. Długo latarnia, Szczerbinka. Coś tu jest nie tak. Jeszcze raz. Ciekawostka. Czyli co, pan sobie przeszedł tak bez pasu, wsiadł do samochodu, a pan nie zareagował nawet, nie? Tu przed chwilą, mam to uwidocznione na filmie. No, to jak to jest teraz z tą strażą? Pan jest strażnikiem, rozumiem. Tak, oczywiście. Tak, bo tak kurtkę widzę, ale nie widzę emblematu nigdzie. A jest tutaj, dobra. No jest, okej. Okay. Czyli jest pan strażnikiem, dobra, to mi wystarczy. Lepiej macie pokazać? A nie muszę. No ale co, no widział pan, przyszedł tutaj, nie wiem czy to ktoś z obsługi, czy... Tak. No właśnie, no, tu nie ma pasów. Pasy to aż tam są dalej. No właśnie, a ten pan przyszedł tutaj nie przez pasy. To akurat tutaj przeszedł w tym miejscu, bo wszyscy jak na działkę przychodzą, to też powinni być pasy, nie? No ale nie ma pasów, no, a ten pan przeszedł, czyli mógłbym teraz złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Tak, jak najbardziej. To ci co przychodzą, proszę pana, tutaj na działkę tysiące ludzi. No. To też musiałbym ich karać. No właśnie. No. Czyli ktoś powinien się tym zająć i to tutaj jakieś przejście zrobić. Bo de facto dopiero tam jest daleko, a tu nie ma przejścia żadnego. Rejon od drogi żeśmy występowali. Chyba z dwoma pismami, jak się nie mylę. No. Żeby tutaj zrobili przejście. I nikt. Do tej pory odpowiedzi nie ma. Dobra. A tu zdjęcia, proszę bardzo, może sobie pan obejrzeć. Teraz następne. Jeżeli no bo jest zły kąt ustawiony, to na pewno by takich zdjęć nie wytłumaczył. Jeżeli kąt jest nieustawiony, to jadąc nie ma prawidłowego odbicia pomiarowego tej fali uderzeniowej, która idzie do pomiaru, to zrobi albo go strasznie daleko, albo utnie i w połowie auto będzie. W ten sposób? To tak sprawdziliście, że tak to zostało? Proszę pana, na wszystkie sposoby już sprawdzałem. Tak? I nie ma tak jak na tyczkę na 15 metrach postawić i w tym miejscu mam ich robić zdjęcia. No kąt jest on, tak mówię, te latarnie. Gdyby one były w takiej samej odległości, to już przez... To mogę tyczkę panu postawić na 15 metrach i zobaczysz pan. Dobra. Dobra, przygotowany pan strażnik. No niestety, za długo w tym pracuję. Tak. Wylot w kierunku Szczecinka, koło cmentarza, stoją czarnuchy ze śmietnikiem.
Dzień dobry pani. Pstryk. Było. No pstryk. Pouczenie, chłopaki, błagam. 66. Pstryk. I to jeszcze od tyłu, żeby to z twarzy. No a to tak nieładnie, no. Powinno być następne. Proszę panią. Na obecną chwilę nic nie zrobimy. Musi pani czekać, aż dokumenty dojdą do pani lub do danej firmy, w której pani pracuje. Ale pani może przyjąć mandat na miejscu. Stosowałem to, ale z uwagi na niektóre sytuacje, jakie miałem nieprzyjemne i w sądzie się znalazłem. No ale pani przejeżdżała i na przykład teraz chciałaby przyznać się i otrzymać mandat. No to jak? To dlatego chcę wytłumaczyć. No. No, no. Wypisał mi oświadczenie, bo mam takie oświadczenie. Tak. No. Wypełnił wszystko ładnie, pięknie. Tak. Nie wpłacił mandatu i jeszcze się odwołał, że pieniądze zostawił nam na wpłacenie mandatu. Tylko że ja nie miałem potwierdzenia żadnego. No. Podpisu jego. Wie pan. I powiem panu jedno, miałem przez prawie pół roku nieprzyjemności, bo ciągałem się po sądach. Z miłą chęcią, naprawdę bym nie, do tej pory powiedział nie. Chcę mieć święty spokój, pracę. Czyli co, pan może odmówić wystawienia mandatu, jeżeli pani przyjdzie i powie, że chce? Teraz się przyznać i otrzymać mandat kredytowany? Ja dane muszę spisać wszystkie. No tak, ale jeżeli ta pani teraz przyjdzie tutaj, podejdzie i powie, że okej, no przejechałam, popełniłam wykroczenie, tak, i chcę się przyznać, proszę mi wystawić mandat. Wypisuję. No. Proszę pana, a jaki skutek później będę miał? No ale to nieważne. Ja bronię siebie, własne. Ale nie, chodzi mi o sam mandat. Ja nie mówię o zawiadomieniu, tak? Bo teraz jeżeli ta pani, no pan powiedział, że trzeba czekać na zawiadomienie, tak? Ale ta pani na miejscu chce się przyznać. Jak najbardziej. No, mi o to chodzi, to mnie dręczy teraz. Czy... Ta pani teraz ma prawo otrzymać od pana mandat. Już wypisany, tak? Ilość tam złotych i tak dalej. W obecnej chwili powiem panu jedno, że nie. Nie ma prawa? Otrzymać? Ma takie prawo. No właśnie. Tylko my tego nie stosujemy dla bezpieczeństwa własnego, kurde, i to wszystko. Powiem panu tak jedno. No ale dobrze, no to no. Teraz nie. No panie strażniku, no to moment. No. Co mówi prawo? W tym względzie, bo ja nie jestem tutaj może aż tak biegły, ale z tego co wiem, na pewno ta pani ma prawo otrzymać od pana dzisiaj mandat, jeżeli będzie chciała. A pan mówi, że nie stosujemy, no to co w takiej sytuacji, kiedy ta pani podejdzie i powie, że chce mandat? Komendanta zadzwonię, czy pozwoli mi wypisać, czy nie pozwoli. Ja decyzję dostaję od komendanta, a były takie naprawdę przekręty, ponad 30% takiego czegoś jest. Ja rozumiem. Mój komendant doszedł do wniosku, że strażnicy, którzy przekroczenia robili, rowerami nie jeżdżą. To ja pani powiem taką sytuację, że tu gościu miał 90 na rowerze. O to jakiś wysportowany. Tak, dziadek, który jechał na działkę, akurat w drugim momencie jechało auto i zrobiło w tym samym czasie. I jest przekłamanie. A ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo ostatnio zadaję coraz częściej strażnikom. Pana zdaniem, czy fotoradar może uratować komuś życie? Tak, proszę pana. Daję panu przykład, nie w tym punkcie, tylko w innym. Mhm. W Machlinach, gdzie była 40, w obecnej chwili już jest 50. Jest łuk, knajpa, przejście tak jakby tutaj, na drugą stronę. Mhm. Bez pasów? Pasów nie ma, podwójna linia. Mhm. Jedzie gościu 130, dwójka dzieci, żona w ciąży. Zatrzymuje się z taką wielką japą do mnie. Co pan tu robi? Dlaczego pan tu stoi? Od W do H. Cały alfabet wymienił. Ja mówię, po takich stoję jak pan. Gdzie pan jedzie? Na wczas. To mówię, szczęśliwej drogi, tylko proszę dzwonić, żeby dzieci zobaczyły morze. Czyli według pana co, fotoradar dał mu do myślenia, żeby jechał dalej wolniej? Na to mówię od razu. Bo jednak jakiś ten respekt, ci kierowcy coś czują. Albo się boją dużej sumy, albo punktów karnych. I także. Czyli jak widzą fotoradar, zwalniają. Czyli przechodzimy do konkluzji, czyli w momencie, kiedy jest widoczny, oddziała prewencyjnie. Reasumując, fotoradar stoi z lampą, więc chociaż błysk jest i tak pani widziała, że błysnęło, więc się cofnęła. I to jest plus. Bo gdyby stał tak schowany na przykład w jakichś tam tych krzaczkach, ale tak schowany, bo teraz to on nie jest aż tak bardzo schowany. A gdyby stał, ja go nie, nie bez lampy, to powiem panu, że byłoby to tragiczne. Chyba, to nie byłoby prewencja wtedy, co? Nie. No właśnie. I nieraz jak oglądam w telewizji, bo tam postawił 5-10 metrów od jezdni, gdzieś tam za żywopłotem,
No właśnie. Też tak stosują, bo widziałem to w telewizji. No i to jest i właśnie... I mi się nie podoba. Bo to już nie jest poręcie. Jak bliżej jezdni, mam łatwo do ustawienia kąt. Zdjęcia piękne, jak pan widzi, wychodzą. Fajnie. Dobrze, no, a ci, którzy wolę po prostu... zadziałać, powiem panu jedno, prewencyjnie. Dość wysoki próg ustawian, nie tak jak co niektóre jednostki. 11 przypisali, to 11 metr w tą, metr w tamtą nie daje. Ja tego nie robię. Za długo w tym siedzę i dlatego mówię. Też znam ból kierowcy. No właśnie. No tak to przynajmniej już dalej, jak zrobię mu zdjęcie, to pomyśli nogę z gazu chociażby, nie? Tak. No, o to chodzi. I da mu do zastanowienia. O to chodzi. Czy dalej coś tam go nie spotka. O to chodzi. A jak schowano i bez lampy by był, to... Nie. Dostanie później do domu po wakacjach i co? Jedno tutaj była lampa mała. Założyłem dużo. Ja, że doświetlenie mam lepsze. I ten błysk to... Widoczny. Widać. Tak jak pan stanie na górce, a tu błyska, to go widać. No lampa jest porządna. No widać. I innych nie stosuję. To następnemu zdjęcie zrobiło? No, chyba tak. Tak. A, czyli od razu zobaczył błysk i się cofnął. I to jest to działanie, że od razu kierowca wie. Oczywiście. Będzie teraz się zastanawiał, czy gdzieś indziej jeszcze nie będzie stał, nie zrobił zdjęcie. Aha. To już druga osoba, która tam wyjeżdżając od strony koło brzegu. A, rozmawiać będziemy. Dobra, nie będę przeszkadzał. No, witam panie komendancie. Przyjedzie, tutaj zapisze pan sobie numer rejestracyjny EL. Nawet powiem panu jedno, że zdarza się coś takiego, bo w instrukcji też pisze. Jeżeli idą dwa tiry, jeden za drugim, tak podwójne odbicie idzie. No. Każde jedno zdjęcie u mnie jest zapisane, zarejestrowane i odstępujemy od tego. Aha. On, bo ja widzę. On idzie przykładowo. No tak, bo pan widzi. Łuska jest wysłana i podwójnie, bo to jest drugi samochód i odbicie od tego drugiego samochodu wraca do mnie z podwójną prędkością. Tak. I pan to widzi. Tak, oczywiście. To stoi pan w takim miejscu, żeby to widzieć. Oczywiście. Dlatego odstępujemy od takich. Ja numer zdjęcia, godzinę, wszystko wpisuję i z tego, na dodatek jeszcze robię z tego notatkę. Że ten mi pojazd o tej godzinie. Wyjechał i tak dalej. I pomiar zły. I się pod tym podpisuję. Tylko życzę z takich straży w innych miejscach. Powiem panu jedno, że staram się to wykonywać jak najlepiej. I żeby do mnie nic nie czepiał i ja nie odstępuję. Tak, bo to chodzi. Do bezpieczeństwa. No tak, a jak inni tam sobie myślą, żeby kasy nabijane tam w gminie czy coś. Stojąc od godziny 7:10, proszę pana. Nie wiem, czy mam 70 zdjęć od rana. Trochę jest. Patrząc, trochę jest. No. Trochę jest. No. Ja wolę zrobić mniej, wyłapać tych. Naprawdę takich jak ten, 81, 90, 120. No dobra, lecę dalej. Bo miejsce jeszcze pierwszy raz widzę, więc się zatrzymałem. Ale jak najbardziej. Miło, miło. Mi również. Nie, na pewno nie jakieś tam negatywne, bo w porównaniu do niektórej straży jest naprawdę duży, duży plus, że i lampa jest, i ma pan świadomość tego, że może być odbicie. Tak. No to fajnie, no, tylko pogratulować, aby więcej takich w Polsce było, a nie tylko tych, co się chowają po krzakach.